Halo, witajcie! Tu znowu Ryfek. Witam w kolejnym majzaczku. Nawet nie przedłużam tego jego mościa odblokowanego, nie mamy. A strasznie lubicie tę postać, nie wiem czemu. Czemu lubicie Keepera tak bardzo? Powiedzcie mi serdecznie. Ja tego nie rozumiem. Nie no, rozumiem, fajna postać. Ale nie aż tak. Czemu Azazela tak bardzo nie lubicie? Albo Idena, o! Idena czemu nie cierpicie? Tego to nie jestem w stanie pojąć. Dla mnie to jest najfajniejsza postać. Ale dobra, najfajniejsza to jest do grania, bo dostajesz item losowy i grasz. Wydaje mi się, że nie ma takiej ekscytacji w oglądaniu. Z Piggy Banka na starcie, już Piggy Bank jest spoko. Piggy Banka na starcie i jakiegoś innego syfu. No nic, dzisiaj gramy Keeperem, mówię. Czas odblokować Tainted Keepera. To jest bez sensu trinket na tę postać, bo my i tak żadnych soul heartów, żadnych czerwonych serduszek brać nie możemy. Jak wy działacie teraz jakoś inaczej, dziwnie? Skaczecie takim ładowanym atakiem jeszcze ze sobą płomienie zostawiacie? Oni zawsze zostawiali ze sobą płomienie? Wydaje mi się, że nie. I mi się to za bardzo nie podoba. Nie podoba też mi się to, że dosyć mało dostaje coinów i jeszcze tracę tak dużo zdrowia. Wydaje mi się... No co jest, Wooden Nickel? O, panie Remiuszy. Pana syna, bo ja nic innego tutaj nie... No, no... Co mi po tych muchach? Co mi po tych muchach? Nie mam pojęcia. No nic, lecimy sobie dalej. Ale ostatnio po prostu... Złośliwość rzeczy martwych, powiem wam, z tym RimWorld. OBS dostał aktualizację. Jakby ktoś nie wiedział, OBS program, którym nagrywam. I... Bardzo dużo ustawień usunęli. Teoretycznie dając nam dostęp do nowych rzeczy, które teoretycznie powinny być lepsze. W praktyce może i są, ale nie wiem czemu, ja mam po prostu pasmo bugów. Już rozumiem ludzi, którzy nie lubią aktualizować swoich telefonów albo innych właśnie rzeczy, bo jedna aktualizacja, która teoretycznie ma coś naprawić, wszystko może zwalić. Ja tak miałem, chyba z północy się męczyłem. W skrócie, przyszedłem z nagrywania w kodeku H264 na H265 kodeku, nigdy nie wiem jak to, co to się dokładnie nazywa, ale gówno item, no lack up, naprawdę. Dobra, lecimy na piętro alternatywne, bo ja idę oczywiście na The Witness dzisiaj. Nagrywałem H264, jak ktoś wie, ogarnia wideo, to będzie wiedział o co chodzi. Przeczułem się na H265, zdecydowanie bardziej jakby wymagający format, no nie wiem, będę mówił o to kodek. Zdecydowanie bardziej wymagający kodek, ale w skrócie działa tak, że filmy wyglądają tak samo dobrze, a zajmują z połowę miejsca, jak nie mniej. Co jest plusem, bo codziennie wrzucać 20 giga odcinek z Isaaca to jest trochę przypał momentami. Przerzuciłem się na ten inny kodek. Problemy się zaczęły robić, bo moja montażystka z RimWorld nie za bardzo ma kompa, który dobrze by to ogarniał. Więc w skrócie, co my teraz robimy? A, jeszcze... Boże, jest po prostu ile jest problemów z tym? Nagrywam w RimWorld w H265, wrzucam to montażystce, która to potem renderuje na H264, żeby jej działało. Wrzuca mi projekt, który mi nie działa w moim Vegasie, nie wiem dlaczego, więc go muszę kopiować do nowego projektu Vegasa, w którym film w H265 oryginalny renderuje potem z powrotem w H264, bo z H265 teraz są problemy z Vegasem. Nie mam pojęcia dlaczego, bo też kupiłem nową aktualizację, za którą jeszcze zapłaciłem 78 euro. Po prostu, nie wiem, problem na problemie. Zagmatwane to jest strasznie, północy na tym spędziłem. Najlepsze jest, że pisałem na forum Vegasa Pro. O co chodzi? Oddajcie moje pieniądze. Oni sami nie wiedzieli o co chodzi, po prostu się za głowy łapali. O Jezu, jak ja się cieszę, że wziąłem eksplozywa, a nie tę muchę. Ta mucha to na tej postaci nie za ciekawa. No i powiem wam, mamy sporo pieniędzy. Lecimy sobie do sklepu, może coś tam ciekawego się trafi. Bardzo lubię card reading. Polubiłem bardzo ten item. Na samym początku od razu możemy dostać teleport do treasure roomu i to samo w sobie jest już dodatkowym kluczykiem tak naprawdę. A to teleport do secret roomu, gdzie ja nie muszę szukać tego secret roomu i jeszcze oszczędzam bombę na tym. Naprawdę bardzo, bardzo fajny item. To jest downpour jedyneczka, tak więc od razu na walkę z bossem. Po co użyłem aktywnego przed bossem, nie wiem, ale nieważne. Ole, eksplozywo kosi na tych pierwszych bossach, masakra. Dobra, żyję. Nie interesuje mnie Devil Room? No nie, nie mam pieniędzy na itemy z Devil Roomu. Idziemy na Angel Roomy. Całe piętro, lecimy na kolejne. Elegancja, Francja, Dawidy, bankowe. Co mówiłem?
Coś mówiłem, co ja nie przypomnę. Dobra, lecimy do... Oczywiście, że Treasure Roomu. Continuum, bardzo duży range up, pociski przelatujące przez ściany. I zdecydowanie bardziej mi się to podoba jak Bob's Rotten Head. Naprawdę bardzo, bardzo fajny item. Dobra, to teraz na tym piętrze wypadałoby pojawić parę coinów, mieć naładowany item aktywny. O kurde, nawet ten przeciwnik jest w wersji eternalowej. O, przeciwników z tego piętra w wersji eternalowej to ja dużo nie widziałem. Jest coinik, elegancie. Zostawiamy sobie ten coinik. Ładuję mój item aktywny. No i co? I lecimy na Boss Challenge Room, mam nadzieję. Jakiś dodatkowy itemik, jakbyśmy tam fajny zgarnęli, byłoby super. Dobra, mam naładowany aktywny. Gdzie sobie mogę obrażenia zadać? Tu były kolce. O, już nie ma kolców. Tu coś jest? Jakieś ognisko? Nic? Mucha, o. I lecimy do Boss Challenge Roomu. Jak się nie uda tam pojawić coina, raczej się wrócę tutaj. Zobaczymy. O Jezu. Ale gówno, nie no, to po to nawet nie muszę iść, no. Po otrzymaniu obrażeń mamy szansę na wydropienie serduszka. Na tej postaci też działa. Bo to serduszko nam się od razu zmienił w muchę kamikadze, ale... No nie jest to coś, co mnie jakoś specjalnie interesuje. Biorę bombę, lecę dalej i tyle. O, ogarnąłem, co chciałem powiedzieć. Na tym forum Weglasa pisałem i mówię, o co chodzi, czemu? A jeszcze nawet nie powiedziałem, bo... Nie będę już się zgłębiał w skróty, ale jakiś bug nam się trafił w tym, mi się trafił w tym programie do montowania, że gigantycznie wolno renderował, a nie po to kupowałem sobie nową kartę graficzną, żeby on gigantycznie wolno renderował. I wyszło na to, że mam zrobić benchmark, jak mój komputer działa, jak on renderuje. Miałem wynik jeden z najlepszych w historii benchmarku, więc coś się definitywnie nie zgadza. I się okazało, że jak ktoś robi projekt filmu w Vegasie starszym, a ja go wrzucam do nowszego, to wtedy się to wszystko buguje. Boże święty, ile tam było rzeczy. No nawet nie wiem, od czego zacząć. Bugi za bugami. Ja kupiłem nową wersję, przeszedłem z Vegasa 15 na Vegasa 20, edytorka przeszła z Vegasa 13 na chyba 18. I tak nic nie działa, no. Syf, smród, brud i ubóstwo. Nie polecam. Powinienem ogarnąć ten taki darmowy program do edycji filmu. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Da Vinci Resolve? Chyba coś w tym stylu? Dużo osób polecało i... Chyba jest całkiem niezły. Dobra, bo gadam o jakichś technikaliach, które nikogo nie interesują. Lecimy na piętro alternatywne po nożyk i po dodatkowy item z walki z bossem. Bosik był w miarę znośny. Powiem wam, że jak mamy eksplozivo, to... O! O, super! Jak mamy eksplozivo, to walka z bossem segmentowym jest zazwyczaj zdecydowanie prostsza. Gigantyczne obrażenia to eksplozivo zadaje. A jeszcze dostaliśmy tier zapa, więc spoko. No i serio, HP up. Dwa HP upy już z walki z bossem. Ale nie fart na tej postaci. O, ciekawy post dzisiaj ktoś stawił na Discordzie dla wspieraków. Jaki dostaliście najlepszy item idenem na start? Bo ja Sacred Hearta. I rzeczywiście, Sacred Heart jest super itemem, ale zaraz ktoś dał dobrą odpowiedź. Co mi się wydaje jest nawet fajniejszym startem. Nie powiem, że lepszym itemem jest, bo Sacred Heart mimo wszystko dostać na starcie, no to jest wygrana gra, mi się wydaje już. Ale ciekawszy item. I bym chyba go wolał dostać na starcie idenem. I jest to... Jak ty to się nazywał? No ta bomba alelujka z Wormsów, no. Sacred Orb! O! Sacred Orb! Przypomniałem sobie. Ten item z Angel Room, który sprawia, że mamy zdecydowanie większą szansę na lepsze itemy przez całą... przez całe podejście dalej. Mamy szansę na po prostu lepsze jakości itemy, naprawdę. Świetny item, z nim zaczynać wydaje mi się, żebym się mega zawsze cieszył. Black Candle, no biorę, żeby tych klątw nie mieć, jakieś Curse of the Blind, wezmę gówno, a tutaj mamy... A, nie mamy podwójnych też roomów, bo i tak tego drugiego itemu nie widzę, no ta. Ty, a ja nie muszę iść na te piętra, przecież jak ja odblokować, to ja na bestię idę, nie na witness. No dobra, idę tymi piętrami, to już niech będzie, przejdę się tymi piętrami, może coś ciekawego się trafi, dawno tymi piętrami nie szedłem. No dobrze, po dziesiątej, w dziesiątej minucie nagrania ogarnąłem, że coś jest nie tak. Dobra, lecimy do... Jaki syf treasure room, chyba sobie żartujesz. Jakie gówno. O! Może być!
Soul of the Lost, darmowy item z Devil Room byśmy mogli dostać. Ja się trochę zastanawiam, czy on będzie działał w ogóle na tej postaci, bo przecież ja tą postacią... O nie, o nie. Ale gówno. Ja tą postacią itemy w Devil Roomie mam za pieniądze. Więc zgaduję, że jak się zmienię w Losta w tym pokoju, to te itemy za pieniądze nie znikną i nie będą nagle do wzięcia za zdrowie. Tak mi się wydaje. Ja już mam pigułę Tirzab, żadna inna mnie nie interesuje. Ace of Clubs tutaj, zmieniam to sobie wszystko w bombeczki. No i lecimy do sklepu. Maszynę w sklepie mam do wysadzenia, jakbym coś tam potrzebował ciekawego. I oczywiście na walkę z bosikiem. Bardzo jedna fajna zmiana zauważyłem, jest z moda, który zmienia mi przeciwników. Wszyscy przeciwnicy, którzy są nietykalni, jak na przykład hosty, po eksplozji, po otrzymaniu obrażeń z eksplozji, mogą zostać na nowo trafieni. Nie wiem po co to... O, Steam Sale. Nadal nie wiem po co to zrobiłem, podwójny Curse Room to nie jest raczej coś, co mnie interesuje. Tej piguły nie znam. Wezmę sobie torbę, o i kluczyków mam dużo. Spoko, lecimy na walkę z bossem. Całe piętro za nami, po tym piętrze już chyba przejdę sobie na... A tutaj nawet muszę chyba przejść na normalne, bo potem nie będę mógł pójść na walkę z bestiem, jeżeli dobrze kojarzę. No dobra, no tutaj walka z bossem. Nieciekawy boss, bo eksplozywo na nim nie zdąży raczej eksplodować. Okej, okay, zdążyło, ale no to takie przyklejone automatycznie praktycznie w niego. Co ty robisz? Najlepszego. No, że coina dostałem, bo tu ze zdrowiem już trochę kiepsko. Speed up, pick Angel Room kolejny, super. Bardzo dobry item. Paschalna świeczka. Za każde wyczyszczenie pokoju bez otrzymania obrażeń zwiększamy sobie tirsy. Aż tam do jakiegoś pewnego momentu. Super. Druga część klucza, większa szansa po prostu na a ja tutaj dalej muszę iść na mańcy. A no ta, dopiero na tym piętrze będę miał możliwość pójścia inaczej. Okej, okej, okej. Secret room, nie, od razu treasure roomu, secret roomy olać. Multi damage na baby, bardzo dobry item, z chęcią wezmę. Wow. No bober jest super. Ale mi brakuje bobera, no. 4,20 obrażenia, jeszcze bardziej memiczny. Memiczna liczba to się dziś pojawi na odcinku z Rimworld. Serdecznie polecam. Bo ciekawa rzecz się wydarzyła od razu przy tym kompasiku. Ojejku, jak ja kocham kompas. Wszystko, wszystko, wszystko. Walka z bossem na tym piętrze. Chociaż nie, jest jeszcze boss challenge room. Kolejny sobie jakieś pojawię. Nie będę na razie podnosił. No i lecimy do tego boss challenge roomu. Wszystkie pokoje po drodze mogę jeszcze poodpalać sobie. Mój item aktywny, kolejne coiny zostawię na ziemi, żeby mieć jak odnowić sobie zdrowie już później. No i kolejny duży pokój, kolejne coiny, więc super. Tu już obrażenia mógłbym otrzymać, bo mówię, muszę się zbić do jednego serduszka, aby móc do tego boss challenge roomu za chwilę sobie wejść. I czy mi się wydaje, czy te tirsy multidimensional jeszcze dają nam... O Jezu, tears up. Ale nie, nie ma szans, nie zaryzykuję tutaj walki bez zdrowia dodatkowego. Multidimensional tirsy chyba dają mi też. Specjalnie otrzymałem tu obrażenia. Pociski spektralne. Boże, zapominam o tym kompletnie. A pociski spektralne to jest taki fajny efekt, że masakra. Serio? Znowu nic? Ale nie fart. A tak się trafiało po drodze. Dobra, idę po kolejnego coina. Kolejny pokój. Ładujemy nasz item aktywny. Ale, ale pokój dziwny. No i lecimy do walki z przeciwnikami na boss rushu. Siema byku. Ty dosyć silny bywasz. Kluczyk, spoko. Dobra, tu jestem bezpieczny. Tego pomienia się trochę bałem. Lecimy do boss challenge roomu, odpalam aktywny i zobaczymy, czy za trzecim razem się uda. Tak jest! Dobra, bierzemy ci zapał. Oczywiście, że tak. Mr. Dolly, bardzo fajna, bo od razu sporo much mi pojawi, które stracę na przeciwniku kamiennym, z czego się niesamowicie cieszę. No cóż, raz na kozie, raz w kozie. To tak w Katarze mówili.
Przepraszam, to tylko żarty. Boże święty. I w ogóle, ale syf, dowiedziałem się, że usunęli wszystkie powtórki z Euro na TVP Sport na YouTubie. Ale gówno. Takie fajne te powtórki meczów robią na tym TVP Sport na YouTubie. Wychodzi to naprawdę moment po meczu, jakieś nie wiem, 20-30 minut po meczu jest już powtórka na YouTubie do obejrzenia. Naprawdę jest fajnie sklejona, nie za długa, nie za krótka. Fajne akcje są pokazane, mega mi się te skróty podobają. Ale jak to będą usuwać, to naprawdę kiepsko. Jak ktoś by chciał sobie na nowo takie właśnie Euro 2020 obejrzeć, no nie wiem, trzeba normalnie pobierać chyba te skróty meczów, żeby mieć jak potem odtworzyć. Mega mi się to nie podoba. Dziwne w ogóle, że tak usuwają. Znaczy ja wiem, że tam pewnie na Mundial też mają na ograniczony jakiś tam czas prawa autorskie i możliwość w ogóle transmisji tego wszystkiego. A co za tym idzie, także wrzucania tego na YouTube'a. Ale no nie, nie podoba mi się to. This is why we can't have nice things po prostu. Zawsze chodzi o pieniądze, no. Dlaczego ludzie są tacy chciwi? Dlaczego Blizzard jest taki chciwi? Dobra, już głupoty gada. Piżamki, syf. Jeden z najgłupszych itemów na tej postaci. Jeden z najlepszych defensywnych do dostania w jakiejś trudnej sytuacji na zwykłych postaciach. A na tej, no to mówię, porażka. Jedyne co mamy do wzięcia to muchy kamikaze. A dobra, zacznę się zastanawiać, dlaczego Globen działa normalnie, jak jest eternalowy, a inni przeciwnicy nie. Ale to dlatego, że Globen nie został zmieniony w tym modzie, który zmienia innych przeciwników. Mówię, muszę zobaczyć jakiegoś przeciwnika, który został zmieniony przez tego moda w wersji eternalowej, oprócz tych skoczków takich z podziemi, bo oni to są jak na razie chyba jedyni, których kojarzę, którzy tak się bugowali, że nic im w ogóle zrobić nie mogłem. Był taki boss stojący, jak na przykład eternalowy szatan. To mi się nawet podoba, to nie mogę narzekać. Smelter. No, diplopi nie kupić. To nie jest tier zap. Dobra, coiny mi nie będą przydatne już. Biorę diplopię, oczywiście się wrócę po ten item aktywny. I to sądzę, że szybciej niż myślałem. Ale diplopi będę mógł użyć na przykład. A jeszcze muszę tutaj kartę full znaleźć. Na przykład Devil Roomie, na przykład Angel Roomie, żeby sobie jakiś tam itemik zgarnąć. I zapomniałem, że nie, ja jeszcze chcę używać Wooden Nikla, bo jest szansa, że trafi mi się. Jezus, no co ja te obrażenia otrzymuję, głupek. Jest szansa, że trafi mi się w tym momencie Devil Room. I w Devil Roomie, żeby item wziąć, będę musiał mieć minimum 30 coinów, jeżeli to będzie oczywiście jakiś dobry item typu Brimstone. A naprawdę, jak po tylu odcinkach szukania Brimstone'u, stracenie, nie, poprzedniego odcinka i Brimstone'a nie komentuję. I teraz ja bym nie mógł tego Brimstone'a wziąć, bo nie mam pieniędzy. To mi się zdenerwowało. Dało tu double active. Ej, jak działa double active na Diplopi? A to mi po prostu nie podwaja i żeby to mnie do Error Roomu nie wywaliło czasem. Do Error Roomu Double Active wywalało, jak się używało go na blank karcie. Tego jestem pewny. D4, nie chcę zmieniać itemów. O dziwo mam dobre. Brakuje mi trochę damage'a, ale itemy ogólnie mam naprawdę spoko. Dobra, wróćmy się po jednego coina, żebym miał jeszcze właśnie te 30 coinów na potencjalny Brimstone. Co ty tak to wypuszczasz? Ale dziwny strzał. A ten dźwięk kocham, to był dźwięk z oryginalnego Isaaca strzału, jeżeli dobrze kojarzę. Oj, teraz on zostanie, widzicie, czerwonym hostem. Właśnie oni są tak zmienieni śmiesznie. Dobra, tu się wyleczyłem. Tu mam dodatkowego coina do zgarnięcia. A, już za bombę, trudno. Być może Double Active po prostu pozwoli mi użyć Diplopi dwukrotnie? To by było świetne! Jakby mnie wywaliło do Error Roomu, jakbym miał podwoić na przykład Secret Hearta, to bym się zdenerwował. Chociaż podwojenie Secret Hearta to jedna z głupszych rzeczy. Secret Heart podwojone prawie nic nie daje. Jest bardzo mało itemów, które naprawdę podwojone są super. Jednym z nich jest Brimstone na przykład. A ja Double Active to ja nawet nie mogę wziąć ze sobą. Bo ja muszę tutaj mieć kartę full. No i klopsik. Mogłem wziąć ze sobą
na sklepie, którym wcześniej, który miałem. Card pack? Już nie pamiętam, jak się ten item nazywa nawet. Ten item, który nam pozwala nosić dwie karty naraz. Starter deck. O, starter deck. Jakbym miał starter deck, to rzeczywiście mógłbym sobie nosić teraz bez problemu i kartę full, i double active, i nie mówcie mi, że to jest kolejne piętro, na którym będę 5 godzin szukał karty full. Szczególnie, że czasowo tu jest super i ja bez problemu w tym momencie zdążę jeszcze na boss rush. Dobra, bierzemy sobie kartę full. Tą boss rush już robiłem. Na boss rushu mogę itemy podwoić. O! O! A to ciekawe jest. Raczej dlatego, żeby wziąć dwa różne itemy, nie? Żeby wziąć jeden podwójnie, no mówię. Jeden podwójnie item naprawdę kiepsko działa na zdecydowanie większości itemów w tej grze, niestety. Ale robimy hity! Kurde, balans! Dobra, byle co? Ćwiartucha i pociski spektralne. No, syf na sali. To jest item darmowy dla mnie, bylebym nie wszedł na kolce. Devil Room sobie zablokuję, może tego Brimstone'a dostanę. A to jest Tears Up! A właśnie, zapomniałem, że to jest teraz Tears Up, który nadal nie działa. A tu działa już, o dziwne. Hohoho! Dobra, no to biorę SMB Superfana i papryczkę oczywiście. Oczywiście mogę wziąć tylko jeden z tych itemów. Papryczka podwójna chyba nic mi nie daje, więc spoko. No i karta full. Dziękuję, dobranoc. Ja biorę sobie Wooden Nikla i lecimy na walkę z bestią. Ja nie mam trinketa. Powiedz, że tu jest trinket. Tak, dzięki Bogu. Dobra, mam jeszcze jedno piętro. Ole bym dał dupy. Ole bym dał dupy, no. No muszę wziąć trinket, wyrzucić go w takim wypadku na... A, już użyjmy, może coina dostanę. Uhoho! Jeden coin, świetnie. Mogłem to zostawić, szczerze mówiąc, na walkę z bestią. Dodatkowy ładunek na zdrówko. Dobra, lecimy. Bym tutaj ominął. No nie ma misora. Szkoda, szkoda. Nagrywa się to? Nagrywa. A wam, kochani widzowie, w 23 minucie nagrania przypominam, że jak chcecie, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować, komentować, żółty magiczny guziszek i lecimy dalej. Dobra, na tym piętrze też do boss challenge mógłbym wszedł, szczerze mówiąc. Może jakiś fajny temik. Nie chciałbym za bardzo walczyć na tym piętrze z bossami, ale jak się trafi coś dobrego, jakiś damage up, tears up. Szczególnie damage'a bym w tym momencie chciał, naprawdę mamy fajne tearsy. Damage'a mi troszkę brakuje. Oj. Nie widzę tu przeciwników nawet. Jestem bezpieczny. Dziękuję. No i lecimy w stronę. No tego boss challenge roomu. Coina tego mogłem już zostawić, bo i tak tu się będę zbijał. Nie będę się tu zbijał, o mój Boże. Co to był za przeciwnik? A to jest specjalny jeszcze, bo trzeba... O jest, dobra. Pfu, na ten item. Świetny item, lodestone. Jak ja się cieszę, że go nie wziąłem, o mój Boże. Pociski bombowe ogólnie nie byłyby złe, ale wydaje mi się, że z takimi efektami, jakie mamy, te nasze zwykłe pociski są zdecydowanie lepsze. Szczególnie, że pociski bombowe bardzo zyskują z... Pociski bombowe bardzo zyskują dużo z posiadania dużej ilości obrażeń, a mniej z tearsów, a my raczej mamy odwrócone właśnie to combo. Dobra, tutaj muszę zostawić mój trinket. Bierzemy sobie kartę Devil, którą i tak będę musiał wyrzucić, bo muszę wziąć... Dobra, wiecie, o co chodzi. Lecimy, lecimy. Ostatnio fajnego moda widziałem. Polecaliście mi moda, który... Ojej. Daję coina, proszę cię. Uff, dobrze, że tu wyleciał. Moda, który zmieniał rozmowę rodziców tutaj na kłótnie między Jessim i Walterem White'em. Zarąbiste. Czy to mi zmniejsza ilość ładunków na moim itemie aktywnym, że się ładuje podczas pokoju? Nie, niestety nie. Na tym tak to nie działa, a szkoda. Tak by działał jedynie chyba 9V. AAA Battery, tak jak mówiłem, powinien nam zmniejszać teoretycznie
ilość ładunków potrzebnych do użycia naszego przedmiotu aktywnego o 1, ale że mamy 1, no to już nic nie robi. Nie działa to niestety tak jak 9V, nie sprawia, że ten item się sam ładuje. Ja was na chwilę przeproszę, bo mam taki katar, że o Jezu. No i jestem, lecimy dalej. Od razu przejście na... Ale te piętra jakieś takie... trudnawe. Nie no, wracać się jeszcze po piętrach alternatywnych, to jest dopiero masakra. Jeszcze jak teraz są przeciwnicy Eternalowi, jak teraz są przeciwnicy zmienieni z tego moda, naprawdę nie jest miło, naprawdę nie jest miło. Postaram się jak najmniej otrzymywać obrażenia, szczególnie na tym ostatnim piętrze, chociaż to będzie najtrudniejsze, bo tam będą przeciwnicy najsilniejsi. Ale jakby się udało, byłoby naprawdę super, żeby mieć jak najlepsze tirsy na walkę z Dogmą. A zgaduję, że na Dogmie raczej obrażenia otrzymam i tak te zdrówko stracę i tirsy razem z tym. Ale mówię, jakby się chociaż trochę udało na pół walki zwiększyć te tirsy, byłoby super. Mamy mega pociski zależne od tirsów. Szczególnie roboty tutaj robi ten eksplozivo i... O, pan Remigiusz. O, przeciwnik. Item? Niestety nie. Nic, nic. Ale drą mordę. Eksplozivo robi robotę i... ołówek. Ołówek jest najlepszy item, jak mamy dobre tirsy. Wpuszcza pocisk Monster Zang. Co 15 pocisków. Chociaż teoretycznie to jest item, który działa tak samo dobrze, nieważne jakie mamy tirsy. Czy obrażenia, czy tirsy, on działa tak samo dobrze, ale no nie wiem. Jak go widzę częściej, to po prostu się bardziej z tego cieszę. Kolejny też trochę bez sensu niestety już teraz. Jaki dobry item matki mógłby nam się trafić w sypialni? Najlepszym chyba byłby Mam's Perfume. Mielibyśmy dzięki temu Tirdileja jednego z niewielu w grze. I jeszcze lepsze tirsy. Ja teraz mam tirsy 5-34. Więcej wydaje mi się, że już się nie ulepszą niestety. Co to jest? Jesteś czempionem? Chyba nie. W ogóle mam zjedzonego Baby Bendera. Ja się teraz zastanawiam, czy moje pociski są samonaprowadzające, jak przejdą przez Multidimensional Baby? Nie mam zielonego pojęcia. Jakby tak byłoby naprawdę... Jest! Tak! Są samonaprowadzające. Ale świetnie! Co tu się dzieje? Myślałem przez chwilę, że to moje pociski. No, nie wygląda to za dobrze. W ogóle, Boże, wracając... O, bo skończyłem ten temat mundialu. Chryste, jak to wszystkie inne drużyny dobrze grają! To jest masakra! Ja mówię, mecz Polaków oglądałem ostatnie 20 minut. Ale to chyba była najgorsza gra, jaką widziałem jak na razie w tym mundialu. Oglądam innych meczów też tylko skróty, więc no, nie mam jakby pełnego obrazu. Ale ja nawet nie wiedziałem, że takie drużyny jak, nie wiem, jak Kanada, jak Korea Południowa, Japonia, Senegal, jak oni dobrze grają. Arabia Saudyjska nawet, Glik to zawału dostanie po hymnie. Na nich masakra po prostu, ja nie wiem jakby to... Niby człowiek wiedział, a i tak się łudził, no. Masakra, już się boję, co to będzie dalej. Jest Mishor! Dobrze, dobrze. Mam... Czy to jest mój pierwszy damage up? No nie, no SMB super fan jeszcze był damage upem, ale... No, mało tych damage upów dzisiaj. Szkoda tego... Szkoda tego... Bobera, aczkolwiek... Wydaje mi się, że Multidimensional Baby robi lepszą robotę, niż robiłby Bober. Dobra, przejście do pokoju. W ostatnim właśnie pokoju zgaduję, że raczej nie ma przejścia. Byłoby prędzej na górze, ale chciałem sprawdzić. Dobra, przejście raczej będzie tutaj nad nami od razu. Tak jest. No i już chyba lecimy do domu. Tak jest. No i Tainted Keeper odblokowany, odblokowany. Nie wiadomo, czy mi się uda pokonać bestię, ale Tainted Keeper na pewno będzie odblokowany. Skrzyneczka, nic ciekawego, parę coinów, 20% szans na item, niestety nie dzisiaj dla mnie. Dobra. Odblokujmy sobie Tainted Keepera, już nie robię tego błędu, że wychodzę stąd zanim on odleci. Coś ciekawego tutaj? Mam Zwick, też bardzo dobry item. Mam Zwick, mam Perfume. Mam Snipe, nie wiem czy byłby taki dobry, raczej z tymi naszymi pociskami wolałbym go nie mieć. Szczególnie, że wy tak nie za bardzo lubicie. Bardzo się cieszę z tych itemów, które dostałem. Naprawdę, są mega fajne. No serio? To było nie do uniknięcia, widzowie. On centralnie we mnie to puścił, ale syfiasz śmierdzący. Uważam, że pierwsza faza walki z Dogmą jest trudniejsza od drugiej.
Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale takie mam wrażenie. Druga jest strasznie przewidywalna w porównaniu do pierwszej. Tu było blisko. Luzik. I już przestaje. Druga faza jest strasznie przewidywalna. Pierwsza szczególnie przez ten pocisk. Przez ten brimstone właśnie jest taka. Teoretycznie wiem, jak ja ten brimstone latak w praktyce. Nie wiem. Dobra, nie ma co używać itemu aktywnego, póki nie będziemy musieli się leczyć. Bossowie tu mnie goniący mogą być małym kłopotem. Z uwagi na to, że moje pociski mogą eksplodować. No fajnie, bo mogę być tego femina z obu stron ekranu, atakując tylko jedną z nich. I co mi blokuje pociski przeciwniku? A, Big Chub! No nie mówcie mi, że na Big Chuba też działa grawitacja, ale głupi ten pokój jest pod tym względem. Czemu to tak działa? Big Chub, na którym działa grawitacja, to jest taki syf, że masakra. Co się dzieje z tymi pociskami przeciwników? Czemu one padają tak? Jak muchy? Trochę nie rozumiem. Ale spoko, bosik pokonany. To teraz, panie łoże. Najtrudniejszy z jeźdźców. Bez dwóch zdań z worem zawsze mam największe problemy. Nie trafił się w wersji Eternalowej, więc super. I luźno. Ojej. Co mnie tu uderzyło? Albo war, albo ja sam się wbiłem w lawę, jeżeli się nie mylę. Dobra, jestem w miarę bezpieczny. I cały war poszedł. Boże, jakie my hity robimy. Jestem tylko dwa damage upy, a ja takie obrażenia robię, że to jest masakra. Tirsy mamy niesamowite, pociski z eksplozji też robią robotę gigantyczną. Naprawdę jest świetnie. Ale podszedł blisko z lewej, jakoś tak dziwnie jak nigdy. A ja wiem, co zgarnia ich pociski. Lodestone. Zapomniałem kompletnie, że ja mam Lodestone'a. I teraz bestia eternalowa. A, nie. Ale fart. Ale mega fart. Każdy z bossów miał chyba 20% szans na bycie eternalowym, a bestia miała 40 albo 50. To, że nikt się nie zrobił eternalowy, naprawdę jestem w szoku. Jezu, co ja robię za obrażenia dzisiaj? Niesamowite, co tu się dzieje? Masakra! Mega easy! Nie spodziewałem się, naprawdę myślałem, że mamy zdecydowanie gorsze statystyki. Już cała faza walki z bestią, teraz nie wiem, co nam zostało, to ucieczka. Naprawdę jestem w szoku, to jest taki niepozorny keeper, mi się wydaje. Naprawdę w życiu mi się nie spodziewał, że on takie obrażenia będzie zadawał, a kosi jak szalony. No i elegancio. Całe podejście z nami. Keepers box odblokowaliśmy. Nic ciekawego. No to co? Krótki odcinek, nie będę was tak zostawiał z jednym. Lecimy sobie. Grid moda, dawno nie graliśmy. Zagram sobie od razu Tainted Keeperem. Trzeba widzów tutaj zadowalać. HP up, no co ty dajesz mi tutaj? On może mieć więcej jak dwa serduszka w ogóle? Najlepszy item na ten tryb. No i dziękuję. Dziękuję, wygrane tutaj już jest to. Musimy tylko kupić sobie Sprinklera i easy winning, widzowie. Mały problem będzie taki, że Sprinkler będzie mi zabijał przeciwników, nie tych, których ja będę zawsze chciał zabijać. A na tej postaci akurat to jest bardzo ważne z uwagi na podnoszenie coinów. Ale szczerze, ja mam tyle pieniędzy, że nie czuję, jakby to miało być jakimś dużym problemem. Dobra, zablokujmy sobie falę, ja się wyleczę. Nie chcę tu kolejnych przeciwników na razie pojawiać. Pójdźmy po Sprinklera, żeby już się troszkę łatwiej przeciwników biło. No jak mam Sprinklera, to co teraz? Pociski samonaprowadzające jakieś, żeby były najlepsze. Jakiś technologii z samonaprowadzającymi pociskami. O, to jest moje marzenie na dzisiaj po prostu. Jakby się udało, byłoby super. D20, nie lubię D20 teraz. Zmienili, jest syfiaste. Prezencior. Prezencior nie byłby zły. Jakiś świetny też by nie był. Średni byłby. Czyli super. No żeby wziąć prezencior, problem jest taki, że ja musiałbym wtedy ryzykować. Ojej.
Żeby wziąć prezencior, musiałbym wtedy walczyć z bossami bez użycia sprinklera. A na pewno z tym bossem przed walką na Devil Room, który zazwyczaj jest trochę trudniejszy. No mega mnie ciekawi, czy ja mogę mieć więcej jak 2 zdrowia. Serio, tam tego coina nie wziąłem? Ale tutaj prawie padłem. Dobra, was wszystkich naraz, dziękuję. O, wszystkich coinów nawet nie nadążam zgarniać. Dobra, i ostatnia fala. Zróbmy tak. Mogę tam wejść, pojawić item z Devil Roomu i nadal go nie zablokuję, więc nawet byłoby spoko. No nie, no co ja robię? Chciałem walczyć z dwoma falami tutaj, ale jestem debilem. Dobra, idę po kluczyk. Secret Room tutaj może? Kurde. Nie wiem, czy się opłaca wywalać tyle bomb i... O Jezu, też muszę kupować te itemy. To jest akurat bardzo dobry item na bossów. Nie no, olewam ten prezencier. Nie mam tyle pieniędzy. Wow. Ale dziwny Steven. Ja może zaczekam z drugim bossem? Czemu nie mam sprinklera? Boże, jak ja bym go zatrzymał przy sprinklerze za pomocą tej macki, to byłaby taka easy walka, że masakra. O, dobrze, wymiarę szybko padliście. A dobra, bo ja cały czas tego płoda biłem, a nie Stevena. To ma sens teraz. No i dobra, kolejna fala. O, zdecydowanie prostsza. Nadal mamy standardowe statystyki, więc trochę kiepskawo. Jedne co to robotę robi ta macka. No i dobra, teraz jak już jest trochę więcej przeciwników... Czemu coiny nie wyleciały? Limit coinów na piętrze, czy o co chodzi? Być może. Albo z przeciwników, którzy się pojawili z innego przeciwnika, jest mniejsza szansa na coiny. To też by miało jakiś tam sens. Dobra, bijemy się tutaj z monstro, zdecydowanie trudniejszy przeciwnik dla mnie od Larego Juniora, więc na nim się wolę skupić jako pierwszym. Chociaż to Larry mi obrażenia zadał. Chciwość mi zaślepiła po prostu wzroki. Poszedłem po pieniądze. Czemu ludzie są tacy chciwi? Ryfek godzinę temu. Ryfek pół godziny później. Chciwość zaślepiła mi oczy. Dobra, polarym. Każdy segmencik, dodatkowy coinik. Super, nawet nie wiedziałem. No i jest Devil Room, w którym mógłbym coś nawet kupić. Dawaj Brimstone'a. Iż ty dziadu ty, no. No dobra, no gówno trochę. Idziemy na kolejne piętro. Tu zmieniam itemy. Czy szukam tego Secret Roomu? No nie, no zmieniam te itemy. Ręcz mi się nie przyda, mam wystarczający. Damage up, super, tears up, ekstra. Bateria też jest, żałuję teraz, no. Głupi ryfek. Bateria byłaby taka dobra na walkę z ostatnim bossem. No i będzie. Bardzo dobra. No nie! Jakbym nie otrzymał tych raz obrażeń, to bym miał na to pieniądze. Jednego coina mi brakuje. Kupa? Dobra, bierzemy bateryjkę w takim wypadku. D4, D4 jest fajny na tym trybie, no. Ale dobra, mamy git itemy, bateria będzie mega dobra, bo będę mógł naładować dwukrotnie item na walkę z gridem, a na gridzie już 2 ładunki ze sprinklera, to naprawdę zrobi dużą różnicę. Range upik, jak nie będę miał co kupić, z chęcią kupię, bo nie mam jakiegoś super range'a i nawet by się przydał jeszcze trochę zwiększony range na te sprinklery. No i dobra, na początku, na środku stawiamy sprinklera, a wszystkie coiny, które będę dostawał z fal, postaram się zostawić w... no na środku pokoju. Żeby najzwyczajniej w świecie nie ryzykować możliwości otrzymania obrażeń później. Piątaczek, super. Nadal czuję, że troszkę za mało tych coinów zgarniam. Sporo będę omijał z uwagi na te sprinklery, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to jest tak dobry item, że... no nie ma co go nie brać. A jak na razie na tej fali fajnie idzie. Jak tak przez resztę pięter będę dawał radę podnosić te coiny, to będzie naprawdę... super, bylebym tylko jakieś dyszki nie ominął albo piątki. Tu już się nawet kolejny lakap z coinów trafił, naprawdę super jak na razie idzie.
Kolejny konik, kolejny konik. Jest jakiś trinket, który zwiększałby mi, nie wiem, szansę na... przyciągałby mi coiny. Magnito byłby spoko. Piąteczka, super. Super byłby Magnito. Jeżeli dobrze kojarzę, Bearfright chyba też tak działał, że mi przyciągał coiny do mnie. Coś w podobie działał z tego, co kojarzę. Trochę niebezpiecznie. Jak dostanę HP, ja to go kupię. Wiem, że może to nie działa, ale... mała szansa jest, że działa, warto zaryzykować. 15 coinów, nie pieniądz. To nie jest w końcu burger drwala. Boże, jak podrożały, co? Masakra, podwójny burger drwala. Ale dzisiaj miałem właśnie taki dysonans po prostu. Bo gadaliśmy na Discordzie z widzami o tym burgerze drwala, że Boże, 40 zł za zewsa z podwójnym. A ja dzisiaj w Kauflandzie kupiłem kurczaka z rożna, który jest zarąbisty, jest naprawdę... tak mi smakuje. Tylko jeden można wziąć? Oj, a no ta, no dobra, bo to Angel Room. Jest zarąbisty. Całego kurczaka za 28 zł kupiłem. A tu nie powinien być kluczyk? Kupię bombę na przecenie. I kolejny kluczyk na przecenie. I raczej do końca nam starczy, git. Kurde, no naprawdę. Sama kanapka kosztuje 30 zł. To mogę mieć kanapkę za 30 albo kurczaka całego za 28. Jest serio mega smaczny. Ja w ogóle rok temu po raz pierwszy kupiłem właśnie tego kurczaka z rożna. I to był w ogóle mój pierwszy kurczak z rożna w życiu. Nigdy wcześniej nie jadłem kurczaka z rożna. I ile ja traciłem. Jakie to jest dobre. Mega mi smakuje. Habit jest spoko. Ale czy ja bym nie wolał kupić HP upa? A może range upa po prostu? Majteczki są naprawdę potężnym range upem. Weźmy majteczki. Range 9 to teraz te sprinklery na całe piętrze będą biły. Zawsze jak byliśmy na jakieś... mi się kojarzy kurczak z rożna, to mi się zawsze kojarzy z takimi po prostu wyjazdami, jak się z rodziną jedzie na jakieś wakacje nad morze. Stoi się tym tiko po drodze na jakiejś stacji benzynowej czy coś, albo takie miejscówy są po prostu. Ale super item, ale drugi super item. Po drodze są zawsze jakieś takie miejsca, że można stanąć. Teraz są te mopy. Nie wiem, dlaczego to jest skrót. Ale są te mopy teraz chyba. No więc stanąć na auto... w ogóle autostrady są, już nie trzeba jeździć przez jakieś lasy. Ale właśnie zawsze na tych starych trasach się jeździło i na tych właśnie stacjach, że to nazwę je, wypoczynkowych po drodze dla podróżnych, zawsze stała jakaś budka właśnie z kurczakiem z rożna. Ja tak to patrzę, co to jest, mi zawsze rodzice, to świństwo, chemia sama. I tak całe życie, chcesz, ktoś się pytał, idziemy tego kurczaka, nie, no co ty, kurczak, co to jest, kurczaki z rożna. Niedobre to. A mi się nie chciało go topać, patrzę, w Kauflandzie sprzedają, kupię sobie raz, dobra już. Nie będzie raczej takie tragiczne. Zjadłem. Zakochałem się po prostu. Jakie to jest dobre. To jest dobra taktyka. Jak będę ojcem kiedyś, może dziecko będzie chciało zjeść coś za dobrego. Trochę jak Ted w tym. Jak poznałem waszą matkę. Czemu nie jesz bekonu? Mam uczulenie na bekon. Nie ma czegoś takiego jak uczulenie na bekon. Okłamała mnie. Tak samo będę ja robił. To jest najlepszy sposób, trzeba, żeby dobrze wychować człowieka, trzeba kłamać, kłamać i jeszcze raz bić. Żartuję oczywiście, przepraszam. Nie róbcie z tego jakichś urywków, że ucinacie to żartuję i doklejacie potem. Serio mówię? Łukasz Rywka, mówię jak jest, Skierniewice. W ogóle Maxowi Kolon... mówiłem już o tym na jakimś odcinku parę miesięcy temu, ale ostatnio znowu ktoś mi to wysłał, jakiś urywek Maxa Kolonko. Boże, człowiekowi odbiło! Jak ja mogłem kiedyś go oglądać na poważnie i myśleć, że on jest dobrym dziennikarzem i człowiekiem? Jego powinni leczyć w psychiatryku. Ja nie wiem, czy ludziom serio tak odbija? I takie głupoty już gadają, czy... jak można się uważać za prezydenta Polski? Executive order podpisuję po prostu. Co za człowiek. Co tu jest? O, miałem dopiero ten item. Bardzo dobry item. Światełko. Paschalna świeczka i wsmaskara. I to powinien być Tirza, byleby nie shot speed up.
Jest tier zapik, świetnie. To chyba nawet takie jest tier delay, jeżeli się nie mylę. Bardzo fajny item aktywny. Jakie to jest piętro? Depth, potem Womb, potem Sheol. Dobra, czyli mamy wystarczającą ilość kluczy. Więcej nie potrzebuję, raczej skrzynek żadnych otwierać nie będę. Lecimy sobie na kolejne pięterko. Zwiększone obrażenia dla nas mają podwójne znaczenie, bo nie dość, że zwiększył nam się DPS, obrażenia się zwiększyły bardziej, jak się tirsy zmniejszyły. Jaki super item, kojarzę go skądś. To mamy palec. Palec zadaje procentowe obrażenia od naszych obrażeń statystyki, więc mówię, mega przydatne jest to dla nas. Nienawidzę tych przeciwników. Dobra, jestem bezpieczny. Powiem wam, że te mózgi zmienione naprawdę takie, no. Wolałbym z nimi nie walczyć. Łukasz Rywka. Mówię jak jest. Masakra, naprawdę jestem w szoku, jak niektórym ludziom odbija. Czy to jest na starość, czy... Albo może taki z niego 200 IQ człowiek i on wie, że to się po prostu klika, ktoś to ogląda, jakąś publikę ma i tak udaje, ale ja bym nie mógł po prostu, nie wytrzymałbym ze sobą psychicznie. Trochę jak czytanie wiadomości w wiadomościach, no... Moralnie człowiek takie gówno czytać by nie wyrobił, nie? A uwierzcie mi, że nic mnie tak nie denerwuje jak wiadomości w wiadomościach. Ja wiem, że nie jestem dziennikarzem, ale po tych 3 latach dziennikarstwa miałem naprawdę świetnych nauczycieli, świetnych wykładowców, którzy naprawdę taki... Ja wiem, że to jest taka mrzonka, że tak się nie wydarza prawdziwie, aczkolwiek starali się w nas rzeczywiście zaszczepić ten taki profesjonalizm, profesjonalne te dziennikarstwo. No i mam zbugowanego przeciwnika, no to ładnie. No i co teraz? Kłopot. Całą muszę falę powtarzać? Nie, całą nie. Okej, damy radę. Mówię, ja wiem, że to nie tak zawsze jest, że tak wychodzi, ale naprawdę starali się w nas ten profesjonalizm wszczepić. Że dziennikarstwo to nie jest tylko robota do opisania jakichś tam wiadomości, tylko to jest misja mimo wszystko i musimy to społeczeństwo informować rzetelnie i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę jak ja po prostu słucham czasami, jak gdzieś przejdę w domu rodziców albo u kogoś innego i leci po prostu to, no aż mnie coś świerzbi, no. Jak tak można? Sprzedać diabłu duszę po prostu. Takie gówno czytać. Umieram. Nie. O, tutaj umieram. Nie. Blisko było. O, ten nowy Stain jest silny. Nie chcę walczyć z nowym Stainem. Stain wraca do grupy bossów trudnych. Jak byłem... jak byłem mały. 7 lat temu, no młodszy byłem. Jak nagrywałem Rebirtha. Ale jak zaczynałem nagrywać Rebirtha, zobaczyłem Stain na Boże, jak ja nienawidziłem tego bossa. Jaki on mi się trudny wydawał. Przecież dzisiaj Stain to jest śmiech na sali. Chyba, że ten nowy, to ten nowy jest trudnawy. Dobra, kolejny bossik, Skrillexy 2. To może być trudne. No, 2 Skrillexy, taka nieciekawa walka z bossem, muszę wam powiedzieć. Ale dobrze, tutaj trzymanko za robaka. Robakiem. Za robaka tak naprawdę, no tak. Robakiem za robaka. Pada ten górny. Dobra, gituwa. HP upa, muszę kupić w końcu tego HP upa. Wydaje mi się, że nie działa, ale no, jakby działał, byłoby super. Część plany w conjoined, więc spoko. Cabin Conception brać nawet nie chcę. Zanim to ja odpalę, to nie otrzymam tyle razy obrażeń na tym piętrze. Przynajmniej taką mam nadzieję. D6 ciekawy item, ale mnie nie interesuje. Zobaczę, co było w treasure roomach, bo ja nie wiem, czy nie wywaliłem z pieniędzy i tu nie było czegoś ciekawego. Oczywiście, że tak. Lead pencil. Po co to wziąłem? Nie wiem. Tak się szybko trafiło. Czemu nie dostałem trinketa? Matchsticka powinienem dostać. Ciekawe. No i lecimy dalej. Lecimy dalej. Ale syf. A, HP up. Dobra, miałem kupić. Nie działa! Damage up, range up z jednego oka śre... No to mamy nieograniczoną ilość
sprinklerów. Elegancio. Jedno z najlepszych połączeń dwóch itemów na Grimoda właśnie. Jeszcze tylko do końca tak powiem, że mówię, mówiąc o tych wiadomościach w TVP, naprawdę, nie myślcie to o polityce PiS, PO i inne partie, że tu się tak wypowiadam. Mówię, polityki raczej staram się nie ruszać, ale no mówię, po tych po prostu studiach wydaje mi się, że obiektywnie jestem w stanie stwierdzić, że większego kału, jeżeli chodzi o właśnie misję, jaką powinna spełniać telewizja publiczna, no nie było. I tego nie spełnia, to jest mało powiedziane. O mój Boże! Ledwo co zdążyłem. Ale wszystkie coiny, które miałem do podniesienia, idealnie ominąłem. Świetnie mi poszło, naprawdę. No, wchodzić na piętro bez naładowanego sprinklera to nie był super pomysł, ale za dużo tutaj też zrobić nie mogłem. No, na tym piętrze to już będzie trudno zgarniać te coiny nieraz. Podoba mi się sprinkler, który ma wolniejsze pociski. Mega mi się podoba sprinkler przy mniejszym shotspeedzie. Dobra, dwa mi wystarczą sprinklery, szczerze mówiąc, na walkę z bossem. Zacznę już sobie ładowanko na kolejne piętro, a na kolejnym piętrze naładuję jeszcze być może dwa razy nawet item na walkę z gridem na sam początek, a potem jeszcze kolejne oczywiście ładunki podczas walki z gridem. Mam nadzieję, że się trafią. Easy bossik. Co to jest za champion śmieszny? Ole, dziki. Poszło easy. Krampusik. Też jakiś champion dziwny. Pociski wypuszcza. No to w miarę luz. I nie wypuszcza drugiej formy. W sensie klonów z siebie. Dziwne. Jak to działa? O mój Boże. Jak to działa ze sprinklerem? Mnie to bardziej ciekawi. Jeżeli to wypuszcza pociski tak normalnie czterokrotne, to ja współczuję gridowi. No i dobra, lecimy dalej. To może być całkiem ciekawe. Coś tu w sklepie do kupienia ciekawego? Nic, ale może coś jeszcze zmienimy. Ciebie wysadzę. Chciałem podejść szybko, jeszcze kolejnego judgmenta położyć, żeby też go wysadzić. Nie biorę tej piguły. Z was dodatkowe coiny, piechotą nie chodzą. No i lecimy. Dwa sprinklery na środku. Oj, to dobrze działa. Chociaż to chyba nie bije aż tak dużo jak jakby, no nie, rzeczywiście. Jakby one nie wypuszczały tego noża w ten sposób, tylko wypuszczały go tak, że on wraca do nich, tak jak do nas, zdecydowanie więcej obrażeń by zadawały. Dobra, tu już więcej sprinklerów nie pojawiam, 3 w zupełności wystarczą. Reszta sprinklerów jest na ładowanie mojego itemu aktywnego. Coin, coin, coin. Boże, 2 HP na tej postaci to jest za mało. 2 HP na tej postaci to jest za mało. Naprawdę się czuję mega niebezpiecznie momentami. No i dobra. Niebezpiecznie. Dobrze, że nie stanąłem w miejscu. I ostatnia fala. Zobaczył, co go czeka i obsrał zbroję. Co tu się odwaliło? Bardzo dobry item. Damage up, speed up. Czemu nie damage up? Nie wiem. A no tam, bo przecież ja nie wchodzę w Former Horror of Babylon. Zapomniałem. Tear zapik. Zadziała? Zadziała, super. Pociski większe na nożu? O dziwo, to może być super. Tylko czy to działa na nożu w ogóle? Ale nie działa, ale gówno. Dobra, sprawdźmy, co by jeszcze mogło się trafić. Mama mega, nic. Alabaster, box syf. No,
nic tu ciekawego. Przydałaby się jakaś karta z efektem jeszcze na walkę z gridem, ale... Aż na tyle liczyć nie mogę, ale to by było... Ale bym gówno zagrał, jakbym tak tu stracił zdrowie. Ej, właśnie, usunąłem tego moda zmieniającego grid moda, jest od razu trudniej, nie? Mega ułatwiał jak dla mnie ten mod zmieniający grid moda. Czemu wy macie pociski samonaprowadzające? A, bo Eternalowi. O nie, nie mów mi, że Eternalowy może być grid też. Uff, nie jest. Dobra, dwa spinclair na środku, lecimy z tobą, byku. Co to był za pocisk? Sorry, memory! Jak ja tego uniknąć miałem? Byku. Ale obrażenia z 4-5 volta ładnie wchodzą. Armia sprinklerów. Oj, nie, 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 coin. Jak ja tu mam podejść, żeby coina sięgnąć? Jestem strzałowy. Dobra, 5 coinów wyleciało. Ole, tu prawie otrzymałem obrażenia. Nie wiem, czy mnie nie uratował ten robal, ksiądz robak. Nie ma coinów, niestety żadnych, okej. Nie powinien ponosić żadnych coinów. Nie wiem, co ja mam robić. Sprinklery niech to zrobią za mnie, ja uciekam. Niech sprinklery biją, a ja siema, idę. To jest chyba jedyna możliwość. Dobra, sprinkler w rogu. Jak on tu podleci, no to pożałuję. Zresztą tamten sprinkler tak go bije, że o Jezu. Trochę się bałem, powiem wam. Myślałem, że się wywalę jednak. Ale fajny jest ten kiperek z tego powodu, że ma tak mało zdrowia. Cały czas jesteś nagrywać. Dlatego też Losta tak mega lubię, że w moment można przegrać i... Jakoś jak masz postać, która może paść, no to od razu... Większe emocje masz. Dobra. Całe podejście, podwójne. Mam nadzieję, że wam się, kochani, podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już jutro. Trzymajcie się i cześć, pa, pa!